Finisz rozgrywek także w niższych ligach. W sobotę we Wrocławiu o przełamanie powalczy Ruch. Niebiescy w 4 ostatnich meczach nie zdobyli bramki, ale przy cichej wierzą, że w decydującym momencie karta się odwróci. Takiej serii Ruch nie miał od kilkunastu lat. Niebiescy w 4 ostatnich meczach nie zdobyli bramki, a taka passa nie przydarzyła im się od 16 sezonów. Chorzowianie ostatnio mylą się nawet w bardzo dogodnych sytuacjach. Nie strzeliliśmy bramki, pomimo że mieliśmy jedną, bo ta druga Konrada, myślę, że to nawet nie stuprocentowa, tylko z kategorii tych, o których się mówi, że to po prostu musi wpaść. No tutaj nie wpadło, zdarza się. Pewnym usprawiedliwieniem dla Chorzowian może być fakt, że drużynę Ruchu w ostatnim czasie dopadły spore problemy zdrowotne. Przed meczem z Radunią Stężyca, jedynym przegranym w tym roku, kilku czołowych piłkarzy Ruchu zmagało się z wysoką gorączką. Taka sytuacja spotkała chociażby Michała Mokrzyckiego czy też Daniela Szczepana. Ostatni mecz pokazał, że już dochodzimy znowu fizycznie do takiego dobrego, do dobrej dyspozycji i to jest taki już, myślę, taka podwalina, taki fundament do tego, żeby znowu zacząć dobrze grać, strzelać bramki i wygrywać. Także myślę, że to jest takie już dobre światełko w tunelu, że będzie dobrze. Wśród kibiców niebieskich pojawiły się nawet opinie, że gorsze wyniki to pokłosie problemów organizacyjnych klubu. Na pewno się nic nie dzieje, wszystko robimy tutaj takie lege artis i na pewno myślę, że tutaj żadnych takich sytuacji dziwnych nie ma. To mówię, mieliśmy problemy zdrowotne, to już było. Na pewno nie wyobrażam sobie, żeby nie chcieć awansować, jak jest taka okazja. Płacimy na bieżąco od ponad 2 lat. Najlepszą odpowiedź na te spiskowe teorie mogą dać sami piłkarze. Niebiescy zagrają w barażach, które w drugiej połowie maja rozstrzygną o tym, kto awansuje do pierwszej ligi.